Po świąteczno-sylwestrowym łakomstwie warto się trochę poruszać. Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miastem Racibusz organizuje wspólny bieg w sprzyjających okolicznościach przyrody. Po sukcesie ostatniej edycji imprezy zdecydowano się na kolejny drugi bieg nad Odrzański, który rozpocznie się 9 stycznia na przystani kajakowej. Jest to taka nowa impreza, można powiedzieć, którą wspólnie z Miastem Racibusz organizujemy. Będziemy starali się to robić cyklicznie, czyli co roku. Impreza biegowa noworoczna dla, dla mieszkańców, a nie tylko naszego miasta, ale również okolic. Bądź, być może ktoś z większej odległości z innych miast przyjedzie. Trasa biegu będzie przebiegać alejami Parku Zamkowego. Łącznie uczestnicy będą mieli do pokonania dystans niespełna 9 km, czyli trzy pętle po 2900 m z metą na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. To nie jest bieg na, na jakieś tam wyniki, rekordy, tylko stricte rekreacyjny. Osoby niepełnoletnie również mogą brać udział w takim biegu, natomiast wymagana jest zgoda opiekuna, który, który taką osobę przyprowadzi, czy, czy, czy wyrazi zgodę na, na wzięcie udziału w tym biegu. W ostatnim biegu nad Odżańskim wzięło udział ponad 100 zawodników. Organizatorzy liczą w tym roku na jeszcze więcej chętnych. Zapraszam serdecznie, bieg jest urokliwy. Biegamy, tak jak powiedziałem, alejkami Parku Zamkowego. Można po świętach sprawdzić swoją kondycję, jak, jak, jak się czujemy. Tak jak powiedziałem, jest start na przystani, start o 11.00, meta na dziedzińcu zamkowym. No, żeby nutka rywalizacji była, to pierwsze trzy osoby wśród kobiet i mężczyzn powalczą o puchary i dyplomy. Natomiast dla każdego jest to myślę, że taki sprawdzian rekreacyjny. Warto spróbować swoich sił lub wybrać się w ten dzień na spacer i pokibicować uczestnikom.